Hej, witajcie, z tej strony ponownie Mr. Bobru i witam was ponownie w Diablo 3. Tym razem moja część recenzji poświęcona będzie dla postaci Demon Huntera, czyli łowcy demonów, a teraz właściwie łowczyni. No, nawalamy z czuszy, to już mi się podoba. Ona ma czyjś jakby dwa rodzaje energii. Nienawiść oraz... chyba nienawiść. Nie, może to nie jest nienawiść. Coś czerwonego, nie znam tego słowa. I dyscyplina. To nam generuje ten hatred, cokolwiek to jest. I tutaj wystrzeliwujemy piercing arrow, a to jest zwykły atak dystansowy. Nie no, luzik. Fajnie to wygląda. Beta testy trwają dalej. Przypominam dla tych, co nie wiedzą. Jest to wersja beta Diablo 3. Nie myślę, że jestem jakimś mega tajnym testerem Blizzardu i dostałem to wcześniej. W żadnym wypadku. Męczę się tak jak reszta i czekam na 15 maja na premierę. A póki co się bawię otwartymi beta testami gry. No, nie powiem, bardzo mi się przyjemnie gra. Wcześniej już przetestowałem po takiej postaci jak... Przetestowałem mnicha oraz Witch Doctora, czyli coś na miasto szamana. No i teraz przyszedł czas na właśnie Demon Huntera. Nazwałem ją, to właściwie Vadi. No i tu standardowo podbijamy do Lee. Ona mi przypomina już od samego początku postać z gry typu MOBA League of Legends, a konkretnie Wayne. Za dużo gram w to lola, wszystko mi się już kojarzy. Katastrofa. Ale cóż. Aha. Sztylet będziemy rzucać. Fajnie. Oprócz tego materiału prawdopodobnie jeszcze zobaczycie materiał jeszcze jeden moim mąkiem, jak pokazuję wam, jak przechodzę tego ostatniego bosika dostępnego w beta testach króla nieumarłych szkieletów. Nie wiem, czy to nie jest boss z pierwszego aktu, ale to jest jakiś taki mocniejszy stworek z pierwszego aktu. Okej. To już wszystko znacie, jeżeli śledziliście poprzedni materiał, na pewno znacie. No i jak na razie moje wrażenia. Jest fajnie. Jest to postać dystansowa. Strzela co prawda dosyć znaną broń, to są zwykłe bełty. Jeśli tylko odbijające się, to jest całkiem fajne. No ale nic poza tym. Patrzcie, ile nam spada tego czegoś czerwonego. Jak rzucamy sztylety. Aż te są mocne. Cwane to. O, nakładamy rękawiczki i tors, żeby nie przeziębić się. I idziemy z drogą. O, do tej piwniczki zejdziemy. O, proszę. To coś puszcza małe jakieś wypierdki. Ogólnie barbarzyńce i czardziejki już będę testował, jeżeli zdążę, bo beta to jest kończą się w poniedziałek, a teraz jest sobota druga w nocy. Czy znaczy, w sumie już jest niedziela. Jak patrząc trzeźwiej. No to jeszcze spróbuję zagrać sam właśnie tymi dwoma postaciami, barbarzyńcą i czardziejką. No nie wiem, czy mi się uda. Mam taką nadzieję. Możemy używać łuku? Chyba możemy. Co prawda kusza bardziej wyglądała profesjonalnie, ale tutaj już widzę, że będzie porządna broń. Idźmy do przodu. O, kolejna. Kolejny seller. Musimy znaleźć tylko te... Jeszcze coś do Atar Speeda i będziemy rządzić.
Fajna sprawa. No. Czekajcie, bo tutaj chyba minęliśmy jedną... O, proszę. Tutaj powinniśmy znaleźć jedną z tych matek do zniszczenia. Nie ma? Nie ma. O nie, chyba wiem, gdzie będzie. O, tu jest. No hita zeszło. Ale łuk mocny znaleźliśmy. Chyba przeważyliśmy ten... kompletnie balans cały. Bo po prostu to jest... zabójczy łuk. No, przyjemnie się gra, nie powiem. Jednak dalej widzę, i widzę to strasznie wyraźnie, że najlepiej mi się grało dotychczas wciąż mnichem. Mnich to jest postać dla mnie. Co my tu mamy? O, będzie spowalniało. Bardzo miło. Chyba przebija, czy mi się wydaje? Czyżby mamy... Jeżeli to przebija, to już praktycznie wygraliśmy ten materiał. Już nas nic nie zatrzyma. Ogólnie ta postać właśnie kłóciła się z Witch Doctorem na moim rankingu, bo to kolejna ta postać coś nowego. To w sumie jest połączenie z zabójczyni Amazonki, ale jednak jest to coś nowego. Więc chciałem przetestować, no i wszystkie nowe postaci przetestowałem. Przynajmniej jestem teraz w trakcie testów. No i jest super. Jeszcze gdzieś powinniśmy... O, mamy. Okej. O, no jesteśmy w ruinach. Tutaj spotkamy królową. O! Ogden and his wife have offered to let me and grandmother continue to stay with them. Do you think we will, now that the troubles are over? I am still tormented by horrific nightmares. I keep hoping they will fade, but they seem to be getting stronger. Te wszystkie poradniki, pamiętniki i inne skarby, które znajdujemy, są super smaczkiem, według mnie. O, tak, o. Jakieś armora poziom 2 i 1. Ale, no, Demon Hunter na razie ładnie wygląda. Taki typowy mściciel, tak mi się aż design postaci, tam roczna i w ogóle. Musimy teraz do Lia zagadać. No i znowu będziemy po raz trzeci przechodzić to samo. Ale jak mówiłem, to mi nie przeszkadza. Muszę przetestować te postacie, bo 15 maja wyjdzie gra, już będę wiedział, na czym się skupić. Nie widzę, że stworzy postaci i powiem, to średnie. Może wybiorę coś innego. Tutaj już jestem zdecydowany na mnicha. Jeszcze mój gameplay potwierdził mnie. Potwierdził to, że będę grał mnichem. No i tutaj. O. Opa. Here's the key and my mother's jewel. Thank you. Aiden came to me. Thank you. I suspected what was lurking. Idziemy do katedry. My to możemy przybijać, mi się wydaje, chyba możemy.
Kapitalna sprawa. Oj, późna pora, Bobrusz nie trafia w ścieżkę, tylko w drzewa gdzieś. Ciężka sprawa. Poczekajcie, przybliżę troszkę to. O, tutaj możemy wejść. Ale to już sobie ominimy. Ja w sumie i tak wiem, że 13 latem nie wbiję. Na pewno Moncię spróbuję wbić. O. Pierwszy poziom. O. Ogólnie na poziom, na poziomy, na serwery Battle.neta okropne miasto, ciężko wbić. Tysiące osób próbuje porwać sobie, przez co nie wiem, ja teraz wcześniej chciałem zaczynać grać o północy, jakoś coś do tego. Nic mi z tego nie wyszło. Ciągle było pełne, teraz jakimś cudem wbiłem. O, nowy skill. To już będzie ten... O, ten o. O, będziemy trapy stawiać. O, ale kruzackie. Stawiamy tę pułapkę przed sobą. Stajemy kawałek dalej i praktycznie jesteśmy nieosiągalni. Good, good. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądał system PvP w Diablo. Słyszałem, że jakieś areny mają być. No jestem ciekaw, czy im to wyjdzie. Mam nadzieję, że to nie skiepszczą, bo naprawdę jest na tyle dobrze rozbudowane są umiejętności, że duele byłyby naprawdę barwne. Patrzcie, że mam dostęp do tylko raptem paru skilli, a jak fajnie się gra. Magiczna sprawa. O, chyba. Chyba się zgubiliśmy. O, mam pierwsza grubastra. Hohoho. Ciekaw jestem, czy coś zmienią w postaciach, czy na przykład gracze będą się skarżyć, że jakaś postać jest za mocna, bądź za słaba. Wydaje mi się, że z Monty mogą coś zrobić. Ogólnie jakaś ciekawostka, mam powiem, że Monty otworzyli parę razy. Raz im wyszedł cały, zaczęli od nowa robić, bo coś było za mocne. Później się ta sytuacja powtórzyła jeszcze parę razy. No, to taka sporna sprawa dosyć. No ale mam nadzieję, że zostawię go przynajmniej takiego, jaki jest. Już też przesadnego osłabienia nie potrzebujemy. Ogólnie powiem wam, że planuję teraz robię troszkę krótszy odcinek, ponieważ chcę jeszcze tym momencie wam pokazać co i jak. Więc teraz ograniczymy się do tego, że przejdziemy do podziemia z Deckardem Cainem. Może jeszcze do podziemia z żoną sprzedawcy. I sobie już ja sam poradzę, jeżeli będę chciał jeszcze coś testować. Moje wrażenia znacie. Uuu. Jakiś butik po drodze nam się napatoczył. Tyle z syfu. O, dźwięki zaiste. Nieciekawe. No i schodzimy po schodkach. Lorich Passage. To scenę już widzieliśmy. To jest trzeci raz, kiedy ona się zaczęła spalać, więc... Już podziękujemy. Tutaj trapy postawmy.
Headcleaver. Ło! Jakoś tunicie znaleźliśmy. Dobra. Deckard tutaj nam pokaże te przejście. No, dobrze, że znasz. Cieszymy się, że znasz. I że pamiętasz, w twoim wieku to naprawdę wielki wyczyn. Panie Cain. Uncle, you're alive. Thanks to you. I have but one. Not much. Please, uncle. Not more of your stuff. How satisfying. Dobra, i tu zaczynamy. Kolejne zadanie. Te zadanie widzieliście już raz, jak wykonuję. Bodajże widzieliście, jak wykonywałem to. Pokażcie to. Awesome. Widzieliście, jak je wykonuje Witch Dirtorem, te z koroną, że trzeba było to kanclerza zabić. Wcześniej był taki spory koleżka, nie umarły. Więc teraz przechodzimy misję z Czowalem i ja się z wami pożegnam. Mówiąc wam, że łowczyni ta, demoniczna łowczyni, jest przepotężna, ona jest porównywalna z Michem, tylko że ona jeszcze bije z dystansu. Jeżeli chcecie właśnie... Ja cię maszynówka. Jeżeli tęsknicie za starą dobrą Amazonką lub za takimi elementami zabójczyni, to jest idealna pasja dla was, bo to jest właśnie połączenie tych klas i to całkiem zgrabne połączenie. Dobra, stawiam trapa, bo ona zaraz się zamieni. A, to jest DPS. I couldn't have done this without you. I'm in your debt. My name is Hedrick, and your friend has tomb in a cemetery. Okej, tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę i za chwilę przystępuję do nagrywania moim mnichem ponownie. No a was proszę o komentarz, ocenę, odwiedzenie mojego kanału i was serdecznie bardzo pozdrawiam. Bywajcie zdrowi i hej!